Więc dostałam w komentarzu od Was bardzo dużo próśb na temat tego, aby nagrać filmik, jak się uczę, jak to wygląda u mnie, czy mam jakieś sposoby, metody na naukę, więc chciałabym Wam przedstawić kilka z nich. Pierwszym takim tipem, metodą do mojej nauki, jeśli chodzi o naukę przede wszystkim słówek z języków obcych, jest aplikacja Quizlet. Ściągnęłam ją w pierwszej klasie liceum. Można tam zakładać sobie jakby klasy i każdy z klasy jest w niej zalogowany. Tworzy się właśnie grupę, w której na przykład jedna osoba może, na przykład przykładowo, pani z angielskiego Wam zada na, macie kartkę ze słówek, zada Wam na przykład 100 słówek i wpisujecie w Quizleta nazwę po angielsku, podoba Wam się to po polsku albo na odwrót, w ogóle to w jakim języku chcecie. Uczycie się przez, tam są różne tryby, metody nauki, przez fiszki, ucz się, testy i tak dalej. Bardzo łatwo można się przez to nauczyć słówek, jest to wygodniejsze przynajmniej dla mnie, bo nie muszę patrzeć się jakby na listę tych słówek i po prostu lukać cały czas nie wiem gdzie, tylko mam sobie po kolei posortowane, można również sobie robić, zaznaczyć gwiazdką ulubione, uczyć się tylko tych, których nie potrafisz, odłożyć te, które już potrafisz, więc jest to bardzo wygodna aplikacja, jeśli chodzi o naukę do języków obcych słówek, również zdań, ale można też, na przykład ja tak robiłam na teście z historii, że pisałam sobie postacie na historię i z tyłu ich jakby krótką biografię, bo ja mam na takiej zasadzie sprawdzone, miałam, albo daty, że w którymś tam roku było to, to i to i tak samo na zasadzie fiszek, testów i tak dalej można się z tego uczyć, więc jest to wygodne, jeśli lubicie taki tryb nauki, to będzie on przydatny. Więc moją taką drugą metodą jest stworzenie sobie kalendarza bądź takiego planera, w którym ułożycie sobie dzień. To znaczy, na przykład na lekcji polskiego pan nam zadaje, że mamy na jutro, nie wiem, zrobić jakieś zadanie domowe. Okej, to sobie wchodzę na mój planer i wpisuję sobie tak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. I wpisuję sobie na przykład, aha, tak, na wtorek muszę sobie zapisać, że nauczyć się do kartkówki. W środę zadanie domowe z geografii. Zaznaczam sobie i robię sobie taką listę zadań, które muszę zrobić do tego dnia i sukcesywnie je wykonuję. Zaznaczam sobie je ptaszkami, jeśli je wykonam, mam je z głowy, przechodzę do tych, których jeszcze nie zrobiłam. Czyli każde zadanie domowe, każda kartkówka, każdy sprawdzian, mam go zapisanego w tym kalendarzu czy w tym plenerze, żeby o nim po prostu nie zapomnieć i żeby się do niego nauczyć. Wszystko mam zapisane. Jeśli tak samo mam coś zrobić do szkoły, jakiś projekt albo zanieść nawet legitymację do podbicia, sobie wszystko zapisuję i sukcesywnie to robię. Na początku, jak to zaczęłam robić, było mi bardzo ciężko, bo no, nie oszukujmy się, jakby no, każdy z nas ma w sobie trochę lenia, ale jeśli już się do tego przyzwyczajicie i będziecie to robić cały czas, to nie będziecie umieli już umieć inaczej. Czyli ja w tym na przykład roku, jak sobie coś zapisuję, to ja muszę to zrobić. Ja się już tak nauczyłam z tym żyć, że jak ja mam coś zapisane w tym plenerze i ja tego nie zrobię, to ja się po prostu z tym źle czuję i ja muszę to zrobić. Dlatego jest to bardzo dobra metoda na trzymanie się tego, co musimy zrobić danego dnia. Kolejną metodą będzie robienie sobie takich krótkich przerw, to znaczy nie uczyć się cały czas w ciągu 2 godziny, tylko poświęcić na przykład na pierwszą część do sprawdzianu 45 minut, potem na przykład 15 minut przerwy, potem znowu 45 minut. Nie uczyć się tak cały czas w kółko, ponieważ to bardzo mocno przeciąża nas i powoduje to, że jesteśmy bardziej zmęczeni, bardziej nam się nie chce. Ważne, żeby te przerwy nie były ani za długie, ani za krótkie. Jeśli będziemy je robić tak dosłownie około 15 minut, będziemy mieć przerwę na przykład, żeby sobie zrobić kolację albo posłuchać sobie jakiejś muzyki, obejrzeć jakiś krótki film na YouTubie i tak dalej. Ponieważ gdy zrobimy sobie taką za długą przerwę, nie będzie nam się potem chciało do tego wracać. I wiem to po prostu z doświadczenia. Więc robienie sobie takich 15 minut przerw jest bardzo dobre. Nie zrzucać sobie wszystkiego naraz, na przykład na jeden dzień. Jeśli mamy w jednym dniu jedną kartkówkę, sprawdzian, jeszcze projekt do oddania, jeszcze zadanie domowe, ale wiemy o tym troszkę wcześniej, to nauczmy się jakiejś małej części chociaż do tego sprawdzianu czy kartkówki wcześniej. Nie narzucajmy sobie wszystkiego na jeden dzień. Nauczycie się wszystkiego w jeden dzień i dostanie dobrej oceny jest osiągalne, ale nie jest takie łatwe, ponieważ jesteśmy właśnie zmęczeni, nam się bardziej nie chce. Lepiej sobie to po prostu odłożyć troszeczkę w czasie i przeciągnąć w czasie, niż sobie wszystko zbić naraz. Będzie to po prostu dla nas bardziej uciążliwe. Uczcie się w atmosferze, która Wam odpowiada. Dużo ludzi mówi, że nie, żeby nie słuchać muzyki, żeby jakieś tam światło sobie zapalić albo nie zapalać itd., itd. Uczcie się tak, jak Wam to pasuje. Ja na przykład jestem osobą, która
nie umie inaczej się uczyć niż na przykład bez muzyki. Ja słucham cały czas muzyki. Kiedy się uczę, u mnie leci w tle muzyka, albo nawet jakiś serial, albo coś na YouTubie. Ja po prostu mam bardzo podzielną uwagę i wygodniej jest mi robić wiele rzeczy na raz. Bardziej mogę nawet się wtedy skoncentrować wręcz, ponieważ jak jest taka cisza i spokój i ja na czymś siedzę i coś na przykład czytam, to mnie szlak trafia po paru minutach, bo nic się nie dzieje i ja po prostu czytam i nic więcej nie robię. Więc ja na przykład sobie słucham muzyki właśnie, bądź coś oglądam. Jeśli Wam to nie odpowiada, to właśnie tego nie róbcie, usiądźcie sobie w ciszę. Nie narzucajcie sobie właśnie czegoś takiego, że musicie się uczyć przy biurku i tak dalej. Róbcie tak, żeby było Wam jak najwygodniej, po prostu. Mówiłam o tym już w filmie na temat moich ocen z gimnazjum i liceum, tutaj gdzieś Wam dam tego. Założenie sobie teczek na przedmioty jest bardzo fajną sprawą, ponieważ macie wszystko w jednym miejscu, macie segregator od polskiego, matematyki, przyrody itd., itd. Wszystko ze sobą chować w jednym miejscu. Ja dostaję bardzo dużo kserówek, przez co mam wypełnione zeszyty kartkami i tymi bzdurami, ale przez to, że założyłam sobie te teczki, po prostu mam wszystko w jednym miejscu skupione. Niczego nie zgubiłam, wszystko mam, nauka do matury będzie z tych kartek na pewno przydatna w pewnym stopniu, dlatego lepiej sobie założyć takie teczki i mieć wszystko po prostu posegregowane w jednym miejscu. To jest po prostu wygodne i praktyczne. Jeszcze takim jedną metodą, tipem na dzisiaj będzie to, żeby prowadzić sobie ładnie zeszyty. Ja tego nie zrobiłam i tego bardzo żałuję, ponieważ kiedy mam się uczyć do jakiegoś sprawdzianu czy coś takiego, ja po prostu piszę okropnie i ja potem muszę to przypisywać sobie czasami, żeby po prostu to ładnie jakoś wyglądało, żeby mi się było wygodniej uczyć z tego, bo jak mam taki popazgrolony zeszyt, to naprawdę mi się mniej chce tego uczyć i muszę potem to przypisywać. Bądź to też jest jakaś metoda nauki przepisywania. Robiłam tak bardzo często, na przykład miałam polski, następnie miałam matematykę, miałam jakiś... Nie, matematyka to może zły przykład, ale miałam na przykład historię, to na polskim siedziałam i z tyłu zesztu pisałam zagadnienia wszystkie po kolei, co się nauczyłam na ten sprawdzian. To też jest jakaś metoda powtarzania. Można sobie też powtarzać właśnie w mózgu od początku do końca. Jak na przykład macie wypisane na teście, co będzie, czyli punkt pierwszy to drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, macie definicję albo jakieś tam pytania, znacie, to ja się po prostu uczyłam wszystkiego na pamięć i sobie dosłownie już nauczyłam się do takiego stopnia, uczyłam się, że po prostu umiałam wszystko wydukać na pamięć. Wszystko, od początku do samego końca. To też jest jakaś metoda, która jest troszeczkę męcząca i szczególnie jeśli nie lubicie jakiegoś przedmiotu, tak jak ja nie lubię zbytnio historii. Ale tak jak mówiłam wcześniej, prowadzenie ładnie zeszytów jest przydatne do nauki, czy do testów, czy do matury. Będziecie mieć wszystko w jednym miejscu, dobrze, ładnie zapisane, czytelnie. Więc to też jest dobry sposób, którego ja niestety nie stosuję. Mam nadzieję, że trochę Wam to objaśniło, parę kwestii, że z czegoś skorzystacie i coś Wam się przyda z tego filmiku. Mam taką nadzieję, powiedziałam, jak ja się uczę. Możecie też napisać, jak Wy się uczycie, jak Wam jest najwygodniej się uczyć, czy z muzyką, czy bez, na łóżku, czy przy biurku. I do następnego razu.